Witam Państwa, zaprezentujemy Państwu teraz wydawanie napojów odpłatnie przy użyciu karty bankomatowej, karty bankowej. W naszym układzie mamy Express Cimbali model S20, urządzenie w pełni automatyczne. Widzimy tutaj menu napojów dostępnych w automacie, linię kredytu, ponieważ linia kredytu wskazuje teraz wartość 0. Próbujemy wybrać jakiś napój. Pokazuje nam się ikonka mówiąca, że napój nie jest opłacony. Cappuccino na przykład, tak. A w skład naszego systemu wchodzi moduł Televent, który kontroluje całość sprzedaży, wydawanie napojów z ekspresu. Ekspres ten działa w protokole komunikacji CCI-CSI za pomocą złącza DB9. Moduł Televent jest połączony z tym ekspresem. Natomiast już do samego modułu Televent za pomocą kabla MDB mamy podłączony terminal bankowy OTI, który właśnie pracuje, komunikuje się z modułem Televent za pomocą protokołu MDB. W celu zainicjowania transakcji należy na terminalu wcisnąć przycisk OK. Co teraz robimy? Pojawia się komunikat wybierz produkt. Wybieramy produkt, niech to będzie cappuccino tym razem. Po wybraniu produktu pojawia się nam komunikat na terminalu zbliż kartę. Zbliżamy kartę. Następuje teraz proces autoryzacji. Terminal wysyła zapytanie do banku, który wydał kartę. Proszę, została akceptacja została uzyskana. Ekspres zaczyna wydawanie napoju. Tak, proszę bardzo. Jest mleko, teraz kawa. Tak, ładne cappuccino z pianką. Na koniec dnia system Televent przesyła zestawienie transakcji dokonanych kartą, także możemy te transakcje zafiskalizować, wysłać te dane do programu kasowego, tak żeby firma, która realizuje takie płatności za pomocą tego zestawu naszego, mogła te wszystkie transakcje w swoim systemie widzieć, nie tylko na zestawieniu z banku. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.